Opowiadanie kolejni goście w debacie dnia. Wiceszef MON-u Marcin Ociepa, Porozumienie. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. I Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, witam. Minister Błaszczak cieszy się, że większość szpitali korzysta już z pomocy wojska. Niektóre szpitale nie chcą tego robić. Apel do dyrektorów, żeby się opamiętali. Pytanie moje, jaki jest rzeczywiście sens, jaki jest cel? Czy pan serio uważa, że dyrektorzy szpitali ukrywają łóżka? I czy ci żołnierze, którzy wchodzą do szpitali, są przebadani, jeśli chodzi o COVID? Panie redaktor, panie pośle, szanowni państwo, oczywiście, że jest sens i nie ma to żadnego związku z podejrzewaniem o ukrywanie kogokolwiek łóżek, tylko jest w sytuacji kryzysowej potrzeba wymiany informacji. Sami państwo informowaliście o sytuacjach karetek, które szukały szpitali, które mogłyby przyjąć pacjentów, i dzisiaj tworzenie systemu wymiany informacji. A przypomnę, że obecnie 7 dni w tygodniu, co 3-4 godziny są raportowane informacje o wolnych łóżkach w szpitalach, pozwala nam po prostu ratować życie ludzkie. I myślę, że to jest wielka sprawa i należy podziękować tym wszystkim dzielnym kobietom i mężczyznom z Wojsk Obrony Terytorialnej, ale nie tylko, które się angażują w to, żeby pomagać służbie zdrowia. My jesteśmy do tego, żeby pomagać, nie wyręczać. My nie jesteśmy w stanie zastąpić pielęgniarek, nie jesteśmy w stanie zastąpić ratowników czy lekarzy. No oczywiście mamy także wojskową służbę zdrowia, ale mówię tutaj o żołnierzach, ale mogą odciążyć, jeśli chodzi o na przykład prace administracyjne, jeśli chodzi o takie kwestie dotyczące raportowania o wolnych łóżkach. No jesteśmy w sytuacji kryzysowej i wszystkie ręce na pokład, dosłownie. Czy są zbadani ci żołnierze? Czy ci, którzy wchodzą do szpitali, wiemy o nich, że są na pewno zdrowi, wolni od koronawirusa, panie ministrze? To jest bardzo ważne. Panie redaktor, nie masz żadnej wątpliwości, że te osoby, które są kierowane do szpitali, są osobami zdrowymi, jest zachowany pełen reżim. Czy są, no wiadomo, zbadane? Że tutaj nigdy stuprocentowej, Tej pewności nie ma, ponieważ nawet testy przecież pokazują wyniki sprzed paru dni, ale tak jak to jest możliwe, tak to jest przebadane i jest ten reżim zachowany, nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast proszę pamiętać, że ci, którzy akurat raportują o wolnych łóżkach, no nie mają styczności z pacjentami, mają styczność z komputerami, z dokumentami. No tak, ale mogą rozsiewać wirusa też, nie mając styczności z pacjentami. Dariusz Joński, jak pan to oceni? Ponad 300 szpitali zgłosiło się po taką pomoc. Czy pan pochwali tych żołnierzy? Samych żołnierzy mogę pochwalić, ale cały system totalnie zapadł, można powiedzieć. Ja rozmawiałem nie tak parę minut temu z szefową pielęgniarek i położnej w Kutnie, przekształconym szpitalu covidowym, który jest teraz covidowy. No i pytam się, jak u państwa jest? Miało być 240 łóżek, jest 50 łóżek. Nie ma pielęgniarek, nie ma lekarzy. Raptem 8 pielęgniarek jest na zmianę, na te 50 łóżek, a miało być 240. I pytam, no dobrze, jak przyjadą żołnierze? Ona mówi, no dobrze, no mogą podać wodę, mogą jakby otwierać, zamykać drzwi, ale przecież nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek, tak? W Wieruszowie, innym przekształconym szpitalu, nie ma tlenu, nie ma respiratorów, nie ma zakaźników. Co zrobi ten żołnierz? Co zrobi ten wojskowy? Nawet jeśli on ma najlepsze intencje i naprawdę chce pomóc. Służba zdrowia jest po prostu w zapaści. Zduńska Wola, kolejny, to jest tylko moje województwo łódzkie. Zduńska Wola, kolejny przekształcony szpital. Co się tam dzieje? Okazuje się, że do tej pory mogli na przykład ozdrowieńcy oddawać osocze. Jak wprowadzono i przekształcono szpital w Zduńskiej Woli na jednoimienny, osocza już oddawać nie można. Pewnie wojskowi może by się przydali, gdyby był jakiś autobus, można by było w tym autobusie oddawać osocze, ale nie ma takiego. Więc pytanie, czy żołnierze mają zastąpić dzisiaj lekarzy, pielęgniarki? Otóż nie zastąpią. Chcę powiedzieć jasno, rząd PiS-u doprowadził nas na skraj przepaści, a premier Morawiecki chce zrobić krok do przodu. Ja dzisiaj od samego rana pokazuję przykład pani Katarzyny, lat 47, która ma raka żołądka i dostała informację jeszcze tydzień temu, że będzie miała operowany, wycinany żołądek na przełomie listopada i grudnia. Przedwczoraj otrzymała informację, to jest szpital onkologiczny Skłodowskiej Curie w Warszawie, że nie będzie miała, dlatego że ten cały oddział ma być przekształcony na covidowy i wszyscy zostali wypisani. Jak ja z nią rozmawiam o wojskowych, ona mówi, z całym szacunkiem do wszystkich wojskowych, dobrze, ale oni nie będą mnie operowali. Panie ministrze, tak? Przy całym docenieniu pomocy wojskowych, tak? Co z systemem opieki? Co z tymi, którzy tej opieki nie dostaną, czy to chorymi na covid, czy którzy cierpią na innego rodzaju schorzenia? Panie redaktor, szanowni państwo, na pierwszym miejscu chciałbym zapytać,
Czy to prawda, że pan poseł Joński brał udział i animował te ostatnie manifestacje masowe na ulicach polskich miast? Brał udział. Nie, ale wiem kto. Jego koledzy i koleżanki brali udział. Szanowni państwo, posłowie opozycji nie mają dzisiaj moralnego prawa. Panie pośle, za chwilę pan odpowie. Nie wchodźcie panu. Ja nie przerywałem. Ja rozumiem, że prawda jest dla Platformy Obywatelskiej. Panie ministrze, ale to przepraszam, zapytam. Czy pan uważa, że ci ludzie by nie wyszli na ulicę, gdyby nie opozycja? Pan uważa, że ci ludzie wyszli na ulicę, dlatego że opozycja im kazała? Zaraz dopowiem. Czymś innym są obywatele, którzy chcą manifestować, a czymś innym politycy, liderzy opinii, którzy na pierwszym miejscu mają obowiązek wzywać wszystkich do przestrzegania dyscypliny społecznej, do tego, żeby wszyscy mieli maseczki, żebyśmy się nie gromadzili w liczbie więcej niż 5 osób w jednym miejscu, żebyśmy się poddawali dezynfekcji, etc. Szanowni państwo, to jest apel lekarzy, to jest apel pielęgniarek i opozycja ten apel zignorowała. Powiem więcej, poszła w całkowitej kontrze, dlatego że animowała dzisiaj te protesty. I dzisiaj państwo bierzecie odpowiedzialność za śmierć ich chorobę tych ludzi, bo mocny zarzut. W wyniku tych państwo się wzajemnie oskarżacie o powodowanie zakażeń i śmierci. Nie wiem, czy to do czegoś prowadzi. Dariusz Joński. Panie redaktor, ja mogę odpowiedzieć? Nie, wytoczył pan ciężkie działa. Panie ministrze, tak a propos pana resortu. Wytoczył pan ciężkie działa, to niech pan poseł się broni. Muszę się odnieść. Otóż ja oskarżam PiS za narażenie życia i zdrowia i za śmierć ludzi. Przepraszam. Osoba, która prowadziła karetkę, kierowca karetki jeździł od szpitala do szpitala na Mazowszu, aż w końcu zmarł. Pacjent przed szpitalem się zmarł, bo nie było... Panie ministrze, za moment. O jakiś minimum logiki w naszym programie. Panie ministrze, kiedy mówią panowie razem, widzowie nie rozumieją. Szpital na Narodowym, który miał być wizytówką, okazuje się, nie przyjmuje żadnych ciężkich przypadków. Mało tego, umowy nie. Ja dzisiaj dostałem od ministra Dworczyka odpowiedź, że złotówka nie została wydana i nie ma umowy. To jak wy robicie? Co wy robicie z tą Polską? Ludzie umierają, a wy sobie żarty robicie. Ja rozumiem, że dla PR-u możecie budować tak zwany Stadion Narodowy i dla PR-u możecie mówić, że żołnierzy wysyłacie, ale nie przygotowaliście służby zdrowia. Nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek, nie są przeszkolone. I powiem jeszcze jedną rzecz, za czym pan mi przeszkodzi. Otóż zapytałem tej szefowej pielęgniarek i położnych w Kutnie, czy dochodzi do jakichś sytuacji tragicznych. Powiedziała mi o dwóch. Otóż zakażona pielęgniarka poszła, zakaziła, zaraziła męża, mąż zmarł. Tylko dlatego, że te pielęgniarki były nieprzeszkolone. Mieliście pół roku, żeby przeszkolić cały personel medyczny. Ci ludzie zostają sami. To pan minister w takim razie. Panie ministrze, proste pytanie. Przygotowaliście się, czy ci żołnierze teraz i armia to jest gaszenie pożaru? Panie redaktor, no ja uprzejmie proszę o możliwość swobodnej wypowiedzi, żeby jednak móc się odnieść do tych wszystkich zarzutów, bo pierwszą część mogłem wypowiedzieć. Macie państwo, w tym pan poseł osobiście, krew na rękach tych ludzi, którzy w wyniku tych manifestacji ulegli zakażeniu i roznoszą tego wirusa dalej. Więc państwo dzisiaj występujecie w całkowitej kontrze do apeli lekarzy i pielęgniarek i to państwo dostarczacie im pracy. I to państwo przyczyniacie się do zapaści tego systemu zdrowia, o którym pan mówi. Natomiast panie pośle, za chwilę pan się odniesie. Proszę nie przerywać. Mamy sytuację kryzys. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości i nikt na świecie, także w Europie, w naszym najbliższym otoczeniu, nie udaje, że jest dobrze. Jest bardzo źle. I tym bardziej boli nieodpowiedzialna opozycja. Panie ministrze, czy pan nie odpowiedział pan na pytanie, czy pan może powiedzieć, że się państwo przygotowali w czasie wakacji do tego, co teraz? I właśnie, właśnie dlatego budujemy szpitale tymczasowe, żeby nie zabrakło miejsc. Oczywiście, że ciężkie przypadki będą przyjmowane w szpitalach normalnych, regularnych. Szpitale polowe mają być tą rezerwą, żeby osoby, które mogą, których stan zdrowia pozwala na opiekę w szpitalach, mogły z nich korzystać. Właśnie dlatego kierujemy wojsko, żołnierzy, którym należy się szacunek i podziękowanie, żeby odciążyli z prac administracyjnych, ale także na przykład z pobierania wymazów, personel medyczny, żeby mógł być kierowany na te najtrudniejsze odcinki. Jeżeli panu brakuje, panie pośle, gdziekolwiek szpitalu w pańskim okręgu respiratora, to proszę dać znać. No przecież Agencja Rezerw Materiałowych dysponuje jeszcze ponad 20% ponad 20% zapasów respiratorów. Respiratory są, ale jeżeli trzeba, to dostarczymy. Bo nie przeszkoliliście. W całej Europie mam do czynienia z sytuacją kryzysową, jeśli chodzi o
służbę zdrowia. I tylko teraz ludzie się dzielą i politycy się dzielą na tych, którzy chcą pomóc, i tych, którzy rzucają młody... Ale panie ministrze, ja myślę, że to nie musi pan poseł zgłaszać. Czy pan uważa, panie ministrze, że jeśli jakiś szpital ma braki, to nie zgłaszają tego do Agencji Rezerw Materiałowych? Jest, że zgłaszają, oczywiście. I do tego zachęcamy. Natomiast jednocześnie mam do czynienia z politykami, którzy żerują na tragedii. Minuty jeszcze. Dariusz Leński. Rozpocząłem się od pani Katarzyny, która miała problem. Oczywiście zadzwoniłem do dyrektora Instytutu Onkologii, będziemy jej pomagać, ale takich przykładów jest mnóstwo. Otóż wczoraj chyba prezes Targów Katowickich powiedział, gdyby 2 miesiące temu albo 3 miesiące temu dowiedział się, że ma szykować jakiś projekt polowego szpitala, bo idzie druga fala, on by spokojnie to przygotował. Ale z dnia na dzień każecie budować szpitale, możecie pokazywać, tak jak wojewoda łódzki, będzie 241 łóżek w Kutnie. Tylko co z tego, jak nie ma pielęgniarek, nie ma lekarzy i wy za to odpowiadacie. Tylko najgorzej, przykład znowu tego Kutna, że wszystkich wyrzuciliście ze szpitala, ci ludzie nie mają operacji, nie mają zabiegów, wskazujecie w Łęczycy i w Łowiczu dwa mniejsze szpitale, które całkowicie już dzisiaj są zakorkowane, nikt do nich nie może wejść, dlatego że nie ma już operacji i zabiegów. I część ludzi nie doczeka się operacji. I nie tylko chodzi o tych, którzy są chorzy na koronawirus, ale również tych, którzy czekają na operację. I za całość odpowiadacie. Chcę powiedzieć, że za to powinien być Trybunał Stanu. Za to, że nas nie przygotowaliście na drugą falę. Za to, że narażacie lekarzy i pielęgniarki, bo oni dzisiaj w pocie czoła pracują. I wysyłacie teraz wojskowych i mówicie, że będą pomagać. Dobrze, oni będą robili co mogą. Tylko oni zobaczą, jacy są bezsilni w tych szpitalach. Jak brakuje właśnie tych lekarzy i pielęgniarek. Tylko dlatego, że nie przeszkoliliście. A jak nie czegoś brakuje, to brakuje mi 1000 respiratorów i 70 milionów. I za to pan Cieszyński, za to, że podpisał umowę. Słyszę, że daliście go na wiceprezydenta pana partii, wiceprezydenta miasta Chełma. Za to, że nie wróciło 70 milionów. 1000 respiratorów. Nie ma. I nie ma żadnej odpowiedzialności. Ostatnia minuta. Panie ministrze, pana odpowiedź? Panie rektor, te jakieś pomówienia, manipulacje, kłamstwa... 70 milionów. Fakty, które nasi telewidzowie widzą, są następujące. Cała Europa mierzy się z wielkim kryzysem. My budujemy szpitale tymczasowe. My zakupiliśmy 1000 nowych respiratorów i jeszcze ciągle są dostępne. My skierowaliśmy do pomocy wszystkich, także naszych żołnierzy, żeby pomagać w polskich szpitalach. W tym czasie poseł Joński organizuje manifestacje i naraża ludzi na niebezpieczeństwo. Niech sobie pan nie kpi. Taka jest fundamentalna różnica między nami. I dzisiaj zdajemy wszyscy test. Ja pana nie przerywałem. Naprawdę, niech pana wyrzuty sumienia nie popychają pana do braku panie ministrze, czy pan myśli, że kobiety, mężczyźni też, bo to wychodzą przedstawiciele obojga płci, wyszliby ci ludzie na ulicę, gdyby nie to, co powiedział Trybunał Konstytucyjny? Że opozycja ma taką siłę, żeby wyprowadzić tyle tysięcy ludzi na ulicę? Panie redaktor, czymś innym są emocje ludzi. Ja już to powiedziałem. Czymś innym są emocje ludzi i to, że ludzie chcą manifestować. Pytanie, jaką rolę odgrywają dzisiaj liderzy opinii? Czy oni w sposób odpowiedzialny zachęcają do protestu w inny sposób, na przykład, albo do miarkowania się w tych protestach, czy je podgrzewają? Panie ministrze, pan też jest liderem opinii, niewątpliwie. Odgrywa rolę niezwykle Ciepa, porozumienie. Wiceminister Obrony i Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję panom za dyskusję. Jutro święto, ale zapraszam na debatę dnia o stałej porze, a za chwilę na raport o koronawirusie. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia.